Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, bardziej taki newsowy, bardziej informacyjny, dlatego że jutro mamy Dzień Świętego Patryka. Swoją drogą moje imieniny, ale co to oznacza dla gierki? Dla gierki oznacza to, że będziemy mieli specjalny miks wydarzeń, o którym niestety jeszcze nie jest powiedziane, ma być dopiero później, czyli zgaduję, że jakoś 15-16, póki co dostaliśmy tylko i wyłącznie informacje odnośnie tego, co będzie tam w weekend ten i co będzie w kolejny. Ja już nie chcę czekać, bo później nie będę miał czasu, żeby wam to nagrać. Mamy ten kalendarz z eventami, o którym również nagrywałem, o którym pewnie jak śledzicie kanał, to wiecie. I tu już od dawna jest powiedziane, co tego dnia, czyli jutrzejszego, będziemy dokładnie mieli za eventy. Będą dość ciekawe, ja to chcę dla was też szybko nagrać, szybko wam wrzucić, dlatego że będzie między innymi Weekend Golda, więc no wypadałoby dzisiaj przeklikać szybko awkę, ustawić wartę o 14, żeby tam o godzinie 24 odebrać z bonusem z tego eventu, ale do tego na spokojnie zaraz przejdę. Na wstępie w ogóle robiłem format wczoraj komputera, totalnie wszystko sobie na czysto wgrałem i od razu tutaj pytanie do was, czy jest wszystko ok z obrazem, z dźwiękiem i tutaj z dźwiękiem z gry? Wydaje mi się, że dźwięk z gry jest troszeczkę ciszej niż był, chociaż i tak był bardzo cicho, praktycznie niesłyszalny, więc tu możecie dać znać, nie, może jakieś powiedzmy, że nie chcę tutaj, no w sumie jak lock zrobię, to się nic nie stanie, tu możecie jakieś dźwięki, walki czy coś, tutaj teraz możecie napisać, czy wszystko jest ok. Oczywiście, czy wszystko jest ok z mikrofonem oraz, tak jak mówię, z samym obrazem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie, będzie mi bardzo miło. Szybki odcinek, krótki, informacyjny, newsowy, bo taki na dzisiaj wam przygotowałem. Więc i tak jak mówię, nie będziemy czekać do 16, tylko on pewnie wyleci wcześniej. Także zjeżdżajcie teraz w dół, zostawiajcie kciuka w górę, piszcie komentarze, co myślicie o tych eventach, o których zaraz powiem, czy taki miks wam się podoba, czy też nie. Uważam, że dość przyjemny, zawsze to jeden dzień więcej z eventami, więc jak dla mnie git. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. No i okej, może zanim przejdę do tego, co dostaliśmy, jaką informację dostaliśmy póki co, czyli o godzinie 12, bo tak jak mówię, ja specjalnie czekałem, żeby właśnie na tą 12, bo myślałem, że od razu wleci informacja też o jutrzejszym evencie, niestety nie wleciała, więc tutaj sobie zaraz to wyświetlę. Natomiast tak, jakie eventy będą jutro, czyli na ten Dzień Świętego Patryka? To was może ciekawić, od razu powiem, że te eventy będą tylko jutro, nie przez cały weekend, w weekend będą inne, no ale tak, odnośnie jutrzejszego dnia, czyli czwartku, czyli 17 marca. Mamy po pierwsze promocję na grzyby 20%. Druga sprawa to jest ten event Golda, więc tak jak mówię, klikajcie, jak macie taką możliwość, już swoją mawkę, wszystko tam róbcie i o godzinie 14 ustawiajcie wartę, żeby ją odebrać po północy z bonusem z eventu Golda, bo to jakby, no tak się robi po prostu. No a teraz niestety nie dostaliśmy tej informacji na tyle wcześniej, żeby po prostu o tym wiedzieć. To druga sprawa. Trzecia sprawa jest to event Kowala. To moim zdaniem dość średnie, bo z tego co tutaj widzę w tym kalendarzu, oczywiście może coś tam się zmienić, mogą coś dodać, mogą coś odjąć, mogą zachować tajemnicę, można powiedzieć, do samego końca. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj to jest sprawdzone. To, co najważniejsze, to ten event Golda, który wydaje mi się, że no niemalże na 100% będzie. No i druga sprawa to darmowe piwka. Więc darmowe piwka też jutro mają być, to od razu wam powiem. Będzie można zrobić 3 paseczki awki za darmo, nie wydając żadnego grzyba, więc to jak najbardziej git z eventem Golda, fajne combo. No i tak jak mówię, ten event Kowala, no niby spoko, bo nam dropi z tej awki ten kryształ metal, no ale jednak mamy te 15 rozmontowań, aczkolwiek bez eventu epickiego czy czegoś tego typu, no to niestety no ciężko będzie wykorzystać, nie, te faktycznie 15 rozmontowań, chyba że ktoś tu ma poodkładane, no ale to wiadomo, różnie to jest. Dobra, pies mi w ogóle zaczął szczekać, mam nadzieję, że nie słyszycie, jak zwykle, nie w porę. No i okej, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to tyle, więc takie będą 4 eventy, powtarzam, promocja na grzybki 20%, event Golda, event Kowala i darmowe piwka, więc myślę, że dość fajna sprawa. Wiadomo, darmowe piwka to było do przewidzenia, święto w Irlandii i tak dalej, więc rok temu bodajże coś bardzo podobnego robili, także tak to wygląda. No i odnośnie reszty, to też może was ciekawić, aha, i odnośnie jeszcze tego świętego Patryka, jutro ma być jakaś niespodzianka na mediach społecznościowych. Zakładam, że będzie to po prostu kod na coś, pewnie na jakiś epik czy na coś, no zobaczymy. W każdym razie tu wam już mogę pokazać screenka.
że jak widzicie ostatnia linijka, no i mamy więcej informacji, no to zakładam, że dzisiaj po południu, tak jak mówiłem, nam podadzą, natomiast mamy jakąś niespodziankę na social mediach Shakesa jutro, czyli zgaduję, że po prostu, no wiadomo, jakiś tam Instagram, jakiś tam powiedzmy Facebook i tak dalej, no ale myślę, że będzie to jakiś kod. Jeżeli nie śledzicie, jeżeli chcecie być na bieżąco, ja jutro chyba filmu nie dam rady wrzucić, bo jutro mnie nie ma w domu, to po prostu wbijajcie na mojego Discorda, ja tam zawsze jak jest jakiś kod, to pinguję wszystkich i podaję ten kod oraz co on daje, żebyście wy również dostali, bo nie każdy, wiadomo, śledzi te social media. Także to tak jeszcze odnośnie jutrzejszego dnia, natomiast kolejne dni, czyli od piątku do niedzieli, no to jak sami widzicie, mamy event Golda, więc łącznie tego eventu Golda będziemy mieli 4 dni, także to jest jak najbardziej super. Mamy oprócz tego event Wiedźmy, więc to co wam mówiłem, event Wiedźmy teraz wygląda na to, że będzie regularnie, średnio raz w miesiącu, co ja osobiście bardzo propsuje. Oprócz tego będziemy mieli event petów, więc wreszcie będziemy mogli wykorzystać te wszystkie jedzonka, których tutaj naprawdę ogrom się uzbierał z Helewatora, będzie można przez te 3 dni wydać. No i mamy jeszcze tutaj dusze, czyli po prostu paczki dusz Zawki, więcej tam traktor generuje tych dusz i tak dalej, i tak dalej. Więc takie eventy będą od piątku do niedzieli, także no troszeczkę się różnią, no ale fajnie, że tego Golda będziemy mieli dzień dłużej. Kolejna sprawa, oprócz tego wszystkiego jeszcze się dowiedziałem, że podobno teraz nie będzie promocja na grzybki zapowiadana 2 tygodnie przed. W sensie, no teraz mamy wiadomo, mamy to co będzie w bieżącym tygodniu, w weekend, jakie eventy i co będzie za tydzień, zresztą jak widzieliście tam na screenie. No i teraz podobno promocja na grzybki ma być zapowiadana dopiero w bieżącym tygodniu. Czyli dla przykładu, jeżeli za tydzień byłaby promocja na grzybki, to nie byłoby to zapowiedziane na tym screenie, który teraz widzicie, tylko dopiero za tydzień, w środę by nam powiedzieli, że hej, w tym tygodniu będzie promocja na grzyby. Czemu tak to zostało zrobione? Nie mam totalnie pojęcia, nie wiem. Moim zdaniem, no, lepiej wiedzieć wcześniej niż nie wiedzieć, więc to jakby wiadomo, można się jakoś przygotować i tak dalej. No, a tutaj tak to zrobili, to już jakby nie moja sprawa. I to wszystko tak naprawdę, więc tu już mogę pousuwać, tu wam wszystko powiedziałem. Pięknie dziękuję oczywiście za uwagę, taki szybki materiał. Co najważniejsze, jutro mamy darmowe piwka event Golda, nie od piątku, dopiero się zaczynają eventy, tylko już jutro się będziemy mogli pobawić delikatnie z okazji właśnie tego świętego Patryka, tego eventu. Co roku coś jest z tego jakby z tej okazji organizowane, więc myślę, że tutaj dużo osób się nie zdziwi. Jeżeli coś by było inaczej, to również na Discordzie się pewnie dowiecie. Ja już nie mam czasu, żeby czekać, więc nagrywam wam to, ale wydaje mi się, że event Golda oraz darmowe piwa to jest pewnik, dlatego że no wiadomo, to jest jakby takie charakterystyczne dla tego święta, powiedzmy. Dobra, to wszystko. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem oraz wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Na Discordzie oczywiście informacje bardziej na bieżąco. Wszystko o kodach, wszystko będziecie mieli. W sensie o tym kodzie jutrzejszym i generalnie o kodach zawsze tam pinguję i wam mówię. Jako pierwszym tak naprawdę, więc warto tam być. Tyle. Ja wam pięknie dziękuję jeszcze raz za uwagę, za oglądanie. Szybki filmik, szybki newsik. Trzymajcie się i cześć!